A teraz z życia wzięte 5 trudnych typów klientów w biurze nieruchomości. Pierwszy typ klienta to negocjator. Dzwoni i już zaczyna pytać mnie o prowizję od zakupu nieruchomości, po czym mówi, że nie zapłaci więcej niż 1% brutto. Drugi typ klienta to spóźnialski. Przyjeżdża na prezentację 30 minut po czasie, bo nie wie, że między 15 a 17 są w mieście korki. Trzeci typ klienta to klient widmo. Umawia się na oglądanie mieszkania lub pokoju. Potwierdza jeszcze spotkanie na godzinę przed prezentacją, by nie odbierać telefonu i nigdy więcej się nie odezwać. Czwarty typ klienta to znawca prawa. Często absolwent wydziału prawa bez aplikacji, z małą praktyką bądź bez praktyki w zawodzie. Z nabytą wiedzą w trakcie studiów będzie szukać drugiego dna przy zakupie nieruchomości, przy czym najmniejszy problem urośnie do rangi wielkiej przeszkody. I warto dodać, że w większości te osoby nie miały praktyki z rynkiem nieruchomości, natomiast transakcja będzie ciągnęła się w nieskończoność. Piąty typ klienta to poszukiwacz okazji. Umówi się na prezentację, przyjedzie oczywiście na czas, w 5 minut obejrzy całą nieruchomość, nieważne jakby była duża, po czym na następny dzień po prezentacji zadzwoni i zaproponuje 50% ceny nieruchomości, przy czym zaznaczy jeszcze, że na rynku jest dużo lepszych okazji i on więcej za tę nieruchomość nie zapłaci. Jeśli chcesz wiedzieć, na kogo i na co uważać przy zakupie nieruchomości, obejrzyj koniecznie kolejny materiał.